Polska miała tego pecha, że znalazła się pomiędzy dwoma najgorszymi państwami totalitarnymi Europy, czyli pomiędzy komunistyczną Rosją, Związkiem Radzieckim, Związkiem Sowieckim z jednej strony, Niemcami z drugiej strony. Bardzo ciężko doświadczyła tego niedobrego sąsiedztwa. Jednym z aspektów tego zjawiska było zjawisko filmów obozowych. Polska robiła filmy o obozach koncentracyjnych od samego początku swojego istnienia, po II wojnie światowej, kiedy świat chciał o tym zapomnieć tak naprawdę. Trzeba pamiętać, że poza nielicznymi wyjątkami tak naprawdę Zachód zaczął się zbliżać do tej tematyki w okolicy listy Schindlera, czyli dopiero w latach 90. Natomiast pierwszy polski film o obozach koncentracyjnych to był pierwszy film polski powojenny w ogóle, czyli Majdanek Cmentarzysko Europy, zrealizowany jeszcze w 1944 roku, film dokumentalny przez Aleksandra Forda i Jerzego Bosaka. Po czym mamy znaczącą grupę filmów na temat obozów koncentracyjnych w polskiej kinematografii. Najgłośniejszy z nich to oczywiście Ostatni etap Wandy Jakubowskiej, Pasażerka Andrzeja Munka, ale także Prawdziwy koniec Wielkiej Wojny Jerzego Kawalerowicza, ale także w pewnym sensie Krajobraz po bitwie i Kornblumen Blau, który niewątpliwie należy do tych obrazów najwybitniejszych. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o relacje z obozu, nie tylko filmowe, także literackie, bo mam potężną literaturę właśnie dotyczącą obozów koncentracyjnych, to zwykło się dzielić na dwie grupy, na takie dwie tendencje. Z jednej strony tendencję tak zwaną heroiczną, z drugiej strony tendencję, którą bym nazwał tendencją darwinistyczną. W takiej wizji heroicznej w obozach koncentracyjnych więźniowie tych obozów stawiają opór, tak? Obozy są tą skrajną, ekstremalną sytuacją, która potrafi wydobyć z człowieka to, co najlepsze, największe poświęcenie, największy heroizm, największą wierność swoim wartościom. W tego typu obrazach mamy do czynienia z bardzo ostrym, takim radykalnym podziałem na katów i ofiary. Kaci są właściwie bestiami w ludzkiej skórze, natomiast ofiary są niewinne, inne, ale właśnie heroiczne, walczące, poświęcające się. I to jest jedna tendencja. Film Wandy Jakubowskiej, Ostatni etap, byłby reprezentantem w polskim kinie tej tendencji. I druga tendencja, darwinistyczna, w której obóz jest traktowany jako takie skrajne doświadczenie, w którym więźniowie po prostu walczą o przetrwanie i walcząc o przetrwanie przystosowują się do warunków, a przystosowując się do warunków, jak gdyby też akceptują te warunki i jak gdyby zaczynają się także zachowywać zgodnie z nimi. W związku z tym, walcząc o przetrwanie, są gotowi także popełniać rozmaite czyny nieetyczne w stosunku do innych więźniów, jeżeli tylko to zwiększa szanse na własne przeżycie. Film Leszka Wosiewicza, Kornblumen Blau z 1988 roku, w sposób ewidentny należy do tej drugiej tendencji darwinistycznej. Pokazuje właśnie obóz jako takie miejsce, które rządzi się prawem przetrwania za wszelką cenę, i główny bohater jak gdyby ulega temu. Staje się taką osobą całkowicie reaktywną. On nie ma żadnej jak gdyby wyższej idei, można powiedzieć, wyższej wartości, wyższej struktury swojej osobowości. Jest czysto reaktywny. Kiedy pokazują mu zdjęcie żony, to płacze, kiedy go biją, to się śmieje, kiedy przygrywa piosenki dla gestapowców, to tańczy, jest radosny, tak, za każdym razem uruchamia w sobie jakąś taką emocję, która co prawda nie jest spójna z jakimś takim ogólnym obrazem osobowości, ale właśnie jest narzędziem do przetrwania. To, co wyróżnia film Wosiewicza z filmów obozowych, oprócz właśnie tej bardzo konsekwentnie traktowanej poetyki, nazwijmy to darwinistycznej, to jakaś taka szczególna rola sztuki. Tutaj pamiętamy to sławne pytanie Teodora Adorno, to czy jest możliwa sztuka po Auschwitz. Bosiewicz je trochę modyfikuje i wydaje się zadawać pytanie, czy jest możliwa sztuka w Auschwitz i czym w istocie staje się sztuka w takich ekstremalnych warunkach. I trzeba powiedzieć, że odpowiedź nie jest
nie jest pokrzepiająca. Bohater, można powiedzieć, był wychowany w kulcie sztuki, kiedy się urodził. To są pierwsze zdjęcia tego filmu. To ojciec mówi z taką nadzieją, że właśnie on będzie artystą. Po czym się okazuje, że sztuka w Auschwitz po prostu staje się jeszcze jednym narzędziem przetrwania, czyli ci, którzy ją uprawiają, zdarza się tak, że mają trochę większe szanse przetrwania, ale zostaje zupełnie odarta z tej swojej otoczki duchowej, przestaje być emanacją, nie wiem, jakichś najwyższych zdolności ludzkich, a staje się czymś właśnie takim szalenie utylitarnym i przez to moralnie podejrzanym, prawda? Bo ktoś, kto, nie wiem, umie grać na akordeonie, zwiększa swoje szanse przeżycia kosztem kogoś innego, kto tej umiejętności nie posiadł i tylko o to chodzi. Co więcej, tak jak Wosiewicz to przedstawił, sztuka wchodzi w takie bardzo zastanawiające relacje z tym, co się w obozie dzieje. Dwie sceny co najmniej tego dotyczą. Jedna scena, w której odbywa się wieszanie więźniów, które jest zaaranżowane jak przedstawienie teatralne, czyli więźniowie zostają wprowadzeni na rodzaj sceny, prawda? Przed nimi siadają żony SS-manów, jak w teatrze, właśnie odbywa się rytuał śmierci, zadawania śmierci w konwencjach teatralnych. I druga bardzo zastanawiająca scena, kiedy podczas takiego pompatycznego widowiska baletowo-operowego do muzyki Beethovena, no właśnie to widowisko jest przemontowane z wpędzaniem ludzi do komory gazowej i gazowaniem ich tam. I sztuka w tym momencie staje się nie tylko narzędziem przetrwania, ale staje się także jak gdyby współuczestnikiem tego, co się dzieje, staje się współodpowiedzialna, przestaje być emanacją jakiegoś takiego wyższego porządku etycznego. Drugi film z tej płyty dotyczy drugiej formy totalitaryzmu, czyli totalitaryzmu sowieckiego, który o wiele później mógł oczywiście w kinie zaistnieć z przyczyn oczywistych, z przyczyn politycznych. Dziecięce igraszki Roberta Glińskiego. To jest ciekawy film z rozmaitych względów, także i ze względów pokoleniowych. Trzeba powiedzieć, że po wprowadzeniu stanu wojennego sytuacja oczywiście była bardzo niedobra z rozmaitych względów, a zwłaszcza była niedobra dla początkujących, debiutujących artystów filmowych. Filmowych, ponieważ filmowcy potrzebowali, nie wiem, wsparcia państwa, finansów, całej aparatury, w związku z tym jak gdyby nie za bardzo mogli to państwo kontestować. Z drugiej strony klimat tych czasów był taki, że nie wypadało z państwem współpracować, a aktorzy bojkotowali telewizję. Jakieś formy nawiązywania współpracy z państwem kończyły się często ostracyzmem środowiskowym, także to była bardzo, bardzo niedobra sytuacja, ale na szczęście przetrwała przez cenzurę stanu wojennego instytucja powołana w roku 1971, jako było studio Iżykowskiego, studio powołane po to, żeby ułatwiać debiuty młodym twórcom, i to studio Iżykowskiego stało się takim właśnie miejscem, w którym te młodzi twórcy mogli realizować filmy zgodne z ich poglądem na świat, z ich nastawieniem politycznym. W związku z tym powstało tam, zwłaszcza w pierwszej połowie lat 80., kilka przynajmniej filmów, które właśnie wyrażały takie krytyczne spojrzenie, nawet skrajnie krytyczne spojrzenie na totalitaryzm komunistyczny. I właśnie w tych kategoriach należy umieścić też film Roberta Glińskiego, film, który oparty jest na sztuce teatralnej pisarki argentyńskiej, więc można powiedzieć, że problem jest bardziej uniwersalny i oparty jest na takim pomyśle, że zabawy dziecięce odzwierciedlają świat dorosłych. W związku z tym film dzieje się w dniu pogrzebu Stalina, czyli w roku 53, można powiedzieć, że u szczytu tej represyjnej aktywności systemu komunistycznego. No i widzimy właśnie dzieci, które zabawiają się w rozmaite okrutne zabawy, prawda? Zabawy związane z wojną, z pościgami, z zabijaniem, z podporządkowaniem sobie innych ludzi. Nie ma tutaj miejsca na żadne niuanse, jest się dobrym albo niedobrym. Jeżeli ktoś objawia jakieś
jakieś ludzkie uczucia i nie chce się podporządkować tym okrutnym regułom grupy, to zostaje przez te dzieci zniszczony, a nawet w sposób skrajny zabity, jak to ma miejsce z jedną z bohaterek tego filmu. No jest takim dobitnym oskarżeniem systemu, który w roku 1983, kiedy Robert Gliński robił swój film, oczywiście nie był oskarżeniem systemu historycznego 1953 roku, ale był wypowiedzią na temat współczesności, był takim głosem młodego pokolenia filmowców, wypowiedzianym także w imieniu znacznych części społeczeństwa polskiego, które mówiło, nie chcemy więcej żyć w tym systemie. I myślę, że dziecięce igraszki taką właśnie rolę wtedy spełniały.